Rywal wracający po 5 latach do gry. No to Tomku, będzie ta rdza czy nie? Ale jaki rdzy mówisz? Ja nie wiem, o czym w ogóle, Michale, stary, no przecież to, że ja 5 lat nie walczyłem, nie znaczy, że ja nie siedziałem w domu, piłem piwko, jadłem pizzę, także masz rdzę. Widzisz? Także cały czas treningu tak naprawdę, to tego nie da się wykorzenić i zresztą z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, także ten sport jest we mnie od zawsze. No i coś, zobaczymy w sobotę, jaka to będzie rdza według Michała. Obok ciebie stoi Tomasz Mamulski, więc można by skwitować back to the roots. Powiedz, jak to przygotowanie, jak się czujesz stójkowo, czy cieszysz się, że zrobiłeś taki jakby krok do tych młodzieńczych lat? Znaczy na pewno się cieszę, bo to jest zmiana środowiska, zmiana bodźców, powrót do, tak naprawdę do tych rzeczy, od których żeśmy zaczynali. Taki trochę się w tych całych przygotowaniach czułem jak Sylwester Stallone w czwartej części Rockiego, gdzie pojechał do Rosji walczyć z Iwanem, nie? Także, bo to były też takie warunki przy tego COVID-a i w sumie to sama przyjemność. Trenowałeś w stodole? No, może nie w stodole, ale no, były jakieś takie dziwne miejsca typu taras, balkon, jakaś piwnica, no bo no, był taki okres, kiedy żeśmy zaczęli, że naprawdę nigdzie nie można było iść, no sami wiecie, że wszyscy musieliśmy siedzieć po prostu w domu i jakoś musieliśmy dać radę z tym treningiem. Rzucałeś taki filmik, jak biegłeś w brodziku basenowym. Ile kilometrów zrobiłeś? No, biegłem do momentu, kiedy się nie potknąłem, ale to, no słuchajcie, no każdy jakoś tam sobie urozmaicał to życie domowe, każdy dostał swoją głupawkę i tak dalej, więc no, takie pomysły przychodziły do głowy, więc żeśmy takie rzeczy rzucali, żeby coś tam się działo w tej sieci. Tomek, dlaczego Łukasz Bieńkowski? Czy był jakiś inny wolumen rywali, czy akurat ten rywal to jest pasujący tobie teraz na powrót? Znaczy jak dla mnie, no rywal sam raz, bo no, też ja nie wiem, jak ja się zachowam po tej 5-letniej przerwie. Ostatnią walkę z Michałem też wziąłem po ciężkiej kontuzji. To była trochę błędna decyzja, bo jednak potrzebowałem trochę czasu, żeby po tej kontuzji dojść do siebie. Tutaj no, Łukasz, mimo że jest może mniej znanym zawodnikiem i tak dalej, nie znaczy, że jest niebezpieczny, ale akurat jest pode mnie, bo jest takim bijokiem stójkowym, więc myślę, że będzie fajny z tego pojedynek. No i cóż, no zobaczymy w sobotę, jak to wszystko wyjdzie. Na co ty bardziej liczysz? Na to właśnie stójkowe wymiany, pokonanie go w stójce, czy raczej myślisz o tym, że jesteś bardziej przekrojowym zawodnikiem? No bo Łukasz jest zawodnikiem, który bardziej korzysta z tej bazy stójkowej. To znaczy, wiesz, pozwalasz tak, jak przeciwnik pozwala ci walczyć, nie? A MMA jest takim sportem, że ty musisz się odnajdywać w każdej tej jak gdyby płaszczyźnie, bo ta płaszczyzna, w której jesteś słaby, może być twoją jak gdyby porażką albo przyczyną do porażki, więc ja się zawsze nastawiam na jak gdyby wojnę na każdej płaszczyźnie, aczkolwiek no, nie ukrywam, że lubię bić się w stójce, bo to jest jak gdyby no z tego się wywodzę, nie? Zaczynałem od karate, kickboxingu, lubię boks też, więc ja myślę, że będzie taka sposobność, to tak będziemy rozwiązywać ten pojedynek. Wszyscy gdzieś tutaj typują, że po tej walce, załóżmy, że ona będzie pozytywnym wynikiem skończona dla ciebie, jest ten trójkowy taki gambit, ty, Mamet, kontra ewentualnie rewanż z Michałem Materlą. Ty wybiegasz tak daleko w przyszłość? To znaczy, ja już wczoraj mówiłem tam u Mateusza, że ja bym wolał unikać takich deklaracji 2 dni czy 3 dni przed walką, bo to jest po prostu robienie niepotrzebne sobie ciśnienia w głowie. Na ten moment skupiam się na tym, żeby jutro zrobić wagę, żeby wygrać pojedynek w sobotę i na zasadzie tyle. Do pytania możemy wrócić po weekendzie, jak najbardziej. Co to jak udało najbardziej w tym okresie rozbratu z zawodowym MMA? Takiego, nie wiem, przygotowywania się konkretnego celu, rozpracowywania przeciwnika. Czego brakowało i co pana cieszy teraz najbardziej przed tą walką? Znaczy brakowało i odżyły wspomnienia właśnie samego, po pierwsze, cel, nie? Bo to jest trochę jak z filozofią zen, nie? Że ta walka to już ona już teraz, już jest, ja już jestem spokojny o walkę, nie? Tylko to całe jak gdyby proces przygotowania, planowania, przeżywania tych cięższych, lżejszych dni, to jest coś takiego, za czym się po prostu no, po 5 latach zaczyna tęsknić, nie? Bo wpada się w pewien rytm treningowy, dietetyczny, i to tylko z korzyścią dla człowieka, więc to jest takie dla mnie fajne nowe doświadczenie, nie? Po tylu latach, do którego nie wracam z niechęcią, bo miałem też takie dni w swojej karierze treningowej, że na ten trening po prostu no, już się
już wchodziłem na salę z myślą o tym, żeby było po treningu, a nie żeby go zrobić dobrze, więc myślę, że najbardziej to właśnie brakowało takiej chęci i przyjemności samego trenowania do walki. Jak się pan odnajduje w dzisiejszych mediach związanych z MMA? No bo powiedzmy, że te 4-5 lat temu jeszcze nie było takiego ciśnienia na to, żeby zawodnik był cały czas obecny w social mediach. Teraz jest tego coraz więcej i fani oczekują coraz więcej, chcą wiedzieć. Im więcej, tym lepiej. No kwestia dyskusyjna, bo teraz jest pytanie, czy chcesz być mistrzem social mediów, czy chcesz być mistrzem trenowania i walk, nie? I ciężko, wczoraj też o tym mówiłem, że ciężko to pogodzić, mając 2 treningi dziennie, ogarniając tam, nie wiem, 5 czy ileś tam, już nawet sam nie wiem, ile tego jest, ale jeżeli, załóżmy, miałem być na 3 czy 4 takich swoich mediach, to jest kupę pracy z tym, nie? Zwłaszcza jak ktoś montuje, robi zdjęcia i tak dalej. No niestety, dzisiaj trzeba być wielofunkcyjnym i w przypadku zawodników MMA muszą albo się kimś posiłkować, albo muszą sami to robić. Natomiast no to może się przełożyć też na jak gdyby ich wynik w walce, na ich wynik w treningu, zwłaszcza jak ktoś bardzo emocjonalnie reaguje i czyta te brednie, które tam niektórzy wypisują, nie, znawcy internetu, i to jest takie jedyne zagrożenie, więc ja myślę, że jeżeli chodzi o moją jak gdyby ocenę współpracy z mediami, to jest, pozostaje tą ocenę dla was, bo ja też się tego uczę. To nie jest moja jak gdyby działka, że jestem jakimś tam zwierzęciem medialnym. Natomiast no ja mimo wszystko, jeżeli już te media są, to chcę wykorzystać te media do tego, żeby jakieś swoje wartości przekazać, i na pewno będą wartości takie, gdzie może inaczej. Te wartości, dzięki którym, nie wiem, matka przyprowadzi do mnie dziecko do szkoły i powie: idź do tej szkoły, bo tu zrobią z siebie ludzi, a nie zrobią z siebie jakiegoś chama czy jakiegoś prostaka, o tak, nie? MMA to oczywiście nie partia szachów i jesteście narażeni na kontuzję, ponieważ kontaktowy to jest sport. Natomiast no, ty jesteś wyjątkowym pechowcem, trzeba o tym powiedzieć, bo i plecy były rozwalone, była łękotka ci strzeliła. Dokładnie chyba w tym okresie już chyba łapałeś świeżość. Więc powiedz, na ile się cieszysz, że jeszcze trzymając kciuki, bo do walki jeszcze jeden dzień, ale 2. Ale czy cieszy się, że uniknąłeś tych kontuzji, że jakby jesteś pewny, że wejdziesz do klatki w sobotę? To znaczy, te kontuzje, o których mówisz, to są niezdiagnozowane kontuzje, które były we mnie przez lata, nie? Bo ja na przykład po tylu latach dowiedziałem się, przez tam 7 lat nie miałem więzadła w kolanie, nie? I ten kolano miało taki luz. Lekarze to zdiagnozowali jako taką hipermobilność kolana, a to spowodowało, że ta łękotka gdzieś czasem się rozwarstwiła. No i w momencie tego wyskoku tam się gdzieś zawinęła. No i wiele innych takich rzeczy, no więc dlatego teraz jak gdyby z perspektywy czasu ważne jest, żeby się monitorować. I na przykład do tej walki dużo częściej robiłem na przykład markery krwi, które też można, z których też można dużo wyczytać na temat stanu swojego zdrowia, zapalenia i innych rzeczy. Tak samo no zmieniło się to wszystko, całe przygotowanie. Nie? Te wizyty takie profilaktyczne u rehabilitantów, one nie wynikają z tego, że mam potrzebę, tylko idziemy po prostu profilaktycznie coś tam ruszyć, dotknąć, żeby to cały czas jak gdyby łagodzić, żeby tak trenować, że jak już ewentualnie mówimy o uszkodzeniach, to żeby się uszkodzić na walce, a nie uszkodzić się przed walką i walczyć z tym, żeby walczyć z uszkodzeniem, żeby wystąpić na walce, nie? Bo tak, ja osobiście takie miałem przypadki, że się na jakichś tam blokadach jechało na te walki, no a później kończy się to tak, że jak się człowiek sypie, to jak po prostu domino, nie? No i no ja się tak posypałem, ale to wynikało jak gdyby z tej niewiedzy, nie? Której nie było tam, powiedzmy, te 5 czy 10 lat temu, nie? No właśnie, mówisz o tym, że się zmieniło podejście do trenowania, szczególnie w twoim przypadku, masz dzisiaj 38 lat, no to powiedz, bo kiedyś faktycznie wychodziło się na czworakach z maty, robiło się, nie wiem, po 12 jednostek treningowych tygodniu, albo i więcej, to na ile, o ile jest Tomasz Drwal mądrzejszy dzisiaj? No 38 lat i 14 lat doświadczenia w tym sporcie. No inaczej się trenuje, jak wiesz, jak masz 20 lat, inaczej się regenerujesz, inaczej się trenuje, jak masz 30, inaczej jak masz 38, nie? Do tego dochodzą czynniki typu, nie wiem, no masz 20 lat, nie masz dzieci w domu, jakichś zobowiązań tam płatniczych, tylko mieszkasz z rodzicami, na przykład na garnuszku rodziców, nie masz takich zmartwień, więc jest wiele czynników, od których zależy jak gdyby cały ten trening i przygotowanie, nie? Łącznie jak gdyby z tymi warunkami bytowymi, z jakąś tam przyszłością, z pilnowaniem diety, rehabilitacji,
przygotowania technicznego na każdej płaszczyźnie i przygotowania motorycznego. I to wszystko trzeba spiąć. No i teraz ja nie mam takiego jednego specjalisty jeszcze w Polsce od tych wszystkich rzeczy, żeby mi to wszystko pospinał. Nie? Taki head coach, który mi zepnie te wszystkie czynniki i poukłada to w jedną taką całość, bo to się dopiero klaruje tak naprawdę i mam nadzieję, że no, my jako poligon doświadczalny jesteśmy tymi królikami i że powiedzmy tam 10-15 lat jakiś już podręcznik albo metodologia do tego powstanie, nie? Bo no to jest ciężki sport, było nie było. No to jest tak wiele czynników, tak wiele dyscyplin w jednej, że naprawdę jest ciężko trenować i ciężko to wypośrodkować. Nie? Pamiętam twoje występy w UFC, pamiętam jak w Krakowie wychodziło się na rynek i można było cię spotkać w różnych knajpach, gdzie tam pilnowałeś wejścia. No to na ile dzisiaj Tomek ma na tyle spokojną głowę, że nie musi dorabiać w taki sposób, może się skupić tylko i jedynie na przygotowaniu? No ja zawsze jak gdyby gdzieś miałem w tyle głowy tą dwutorowość, stąd też nawet to, że skończyłem studia i mam na przykład ten papier nauczyciela i de facto spełnię się jako nauczyciel, bo prowadzę szkołę i zawsze mówię, że ja uczę kultury fizycznej dla dorosłych w wersji sportu walki i treningu motorycznego, bo to jest bardzo użyteczne dla ludzi, a ludzie dzisiaj szukają jak gdyby odskoczni od tej nudnej siłowni czy fitnessu. No i to jest jak gdyby mój taki główny zawód związany z wykształceniem i połączony w jakimś stopniu z tą pasją, którą robię. Natomiast powrót mój jest ściśle związany z tym, żeby jedno z drugim też połączyć, nie ukrywam, i się dalej rozwijać po prostu. No, stwierdziłem, że jeszcze 38 lat można coś... Czemu mam kończyć karierę w momencie przyznania jakiejś nagrody? Za tam, już nie pamiętam, za co ten Herakles był, ale za całokształt. No więc ja uważam, że jeszcze nie skończyłem, mogę dużo zrobić na płaszczyźnie i zawodniczej i przyczynić się właśnie do tego, o czym mówię, żeby rozwijać te metody treningowe i otwierać trochę głowę ludziom i tym młodym zawodnikom, żeby nie popełnili tych wszystkich błędów, które ja popełniłem, które mogą się kończyć po prostu ciężkimi operacjami. Dziękuję. Ostatnie, dobra. Gdy pan zaczynał w UFC, wśród wielu fanów panowało takie przekonanie, że mówienie o kobietach w zawodowym MMA to jest wręcz świętokradztwo. Chciałam zapytać, jaki pan ma stosunek do kobiecego MMA i czy chętnie ogląda pani walki? Mieszane mam uczucia co do walk kobiecych, no bo no, kobieta po prostu z natury jest inaczej, jak to się mówi, natura ją stworzyła, czy Pan Bóg. I uważam, że... Znaczy uważam tak, no jest wolność wyboru. Nie? Jeżeli są laski, które się chcą naparzać, niech się naparzają. Nie? Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem tego, aczkolwiek jak walczy Aśka albo jakieś inne ciekawe zawodniczki, które naprawdę robią dobre walki, oglądam walki kobiet i nie mam z tym jakoś problemu. Natomiast no, mam dwie córki. Nie wiem, jeżeli jedna z nich zdecydowała się walczyć w MMA i poprosiłaby mnie o pomoc, no to też nie zabroniłbym jej, nie próbowałbym jej wybijać z tego głowy, bo wiem, jak to by się było skończyć. To jest tak, jak mój ojciec chciał mi wybić MMA z głowy i nie wybił tego finalnie, więc nie ma co z tym walczyć, no bo myślę, że trzeba wspierać i tyle. No ja jestem z natury wolnościowcem i nie każę robić co chce, byle drugiemu nie wadziło i nie przeszkadzało jakoś tam w zasadzie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.